Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 19 i 20 września 2022 roku w Polsce gościł generał Aviv Kochawi, szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela. Szef sztabu, który swoją funkcję pełni od stycznia 2019 roku, w przeszłości dowodził m.in. Brygadą Spadochroniarzy, był także dyrektorem wywiadu wojskowego. Generał Kochawi odwiedził, odwiedził dawny nazistowski, niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau i podczas tej tej wizyty wypowiedział bardzo ważne słowa, którym chciałem poświęcić trochę czasu i właśnie sporą część dzisiejszego odcinka, ale także warto zauważyć, że to nie jest jedyne miejsce, które generał Kochawi odwiedził. 20 września spotkał się także z szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego, generałem Raimundem Andrzejczakiem. Warto zauważyć, że 5 dni Wcześniej, pięć dni przed tym spotkaniem z generałem Kochawim, generał Andrzejczak spotkał się w Izraelu z tamtejszym prezydentem i ministrem obrony Izraela. O tym za chwilę, ale chciałbym zacząć od przemówienia, od wypowiedzi generała Kochawiego, właśnie w, w, no, w muzeum Auschwitz-Birkenau. Tutaj. Padły bardzo mocne słowa no, w odpowiedzi na wypowiedź prezydenta, prezydenta Raisiego, prezydenta Islamskiej Republiki Iranu. Przypomnę tylko, że prezydent Iranu Ebrahim Raisi w wyemitowanym w poniedziałek. 19 września w wywiadzie w programie 60 Minut w amerykańskiej telewizji CBS News powiedział: powiedział. Że wydarzenia historyczne powinny być badane przez naukowców i historyków, i cytuję: Istnieją przesłanki, że Holokaust naprawdę się wydarzył. Jeśli tak było, należy zezwolić na jego zbadanie. Koniec, koniec cytatu. No, tutaj padły także inne, inne słowa ważkie z ust prezydenta Iranu. Raisi powiedział, że ludność Palestyny została zmuszona do opuszczenia swoich domów, swojej ojczyzny, a. Amerykanie, cytuję, wspierają ten fałszywy reżim. Koniec cytatu. Chodzi oczywiście o, chodziło prezydentowi Iranu o yy, państwo Izrael. Ta wypowiedź yy, Ebrahima Raisiego na temat Holokaustu została bardzo szybko zacytowana przez izraelskie dzienniki, które no, w sposób bardzo taki emocjonalny i bardzo taki twardy odpowiedziały na to. Podobnie zresztą jak władze, władze Izraela na czele z premierem Jairem Jair Lapidem, który oczywiście bardzo, bardzo potępił te słowa, natomiast no, wydaje się, że te, ta wypowiedź najwyższego dowódcy armii izraelskiej, generała Aviva Kochawiego, która pada na polskiej ziemi, która pada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, no jest, jest czymś, czymś wartym, absolutnie, wartym absolutnie zastanowienia i jak to się dzieje, że na terytorium Polski toczy się, toczy się właśnie ten spór izraelsko-irański. Generał Kochawi powiedział, Cytuję, nie musisz być historykiem ani badaczem, aby zrozumieć okropności Holokaustu. Każdy, kto wypacza i zaprzecza bolesnej i solidnej prawdzie historii, łatwo kłamie dziś i naturalnie będzie kłamał w przyszłości. To kolejne przypomnienie, że tacy ludzie nie powinni mieć żadnych zdolności do rozwijania broni masowego rażenia. Koniec cytatu. To oczywiście fragmenty z wypowiedzi izraelskiego szefa sztabu. No, mamy do czynienia z sytuacją, w której oczywiście próba kwestionowania Holokaustu jest godna potępienia, i akurat w, w, w Polsce doskonale, doskonale wiemy, czym, czym była druga wojna światowa, czym były zbrodnie, zbrodnie niemieckie i, i, i tego nie trzeba, nie trzeba tłumaczyć. Natomiast no, mamy sytuację, w której najwyższy rangą Oficer armii izraelskiej na terytorium Polski zaczyna czy toczy po prostu walkę informacyjną z Islamską Republiką Iranu. No, wydaje się to mocno, że tak powiem, mocno sprzeczne z polską racją stanu. No. Akurat Polska powinna unikać tego, aby stać się państwem frontowym, także w wojnie informacyjnej, aby, aby i wszelkie próby włączania Polski w konflikt Izraela z Iranem, w mojej ocenie są sprzeczne z polską racją stanu. Po, tutaj już możemy oczywiście przytoczyć tę sprawę nieszczęsnej antyirańskiej konferencji, zorganizowanej w Warszawie, zresztą zorganizowanej w Warszawie na koszt podatnika, na koszt obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W lutym 2019 roku, podczas której to konferencji yy, i, i tuż po niej zresztą padały bardzo, yy, bardzo niegodne i fałszywe oskarżenia przeciwko państwu polskiemu yy, i domagające się także yy domagający do, do, się rzekomych odszkodowań za tak zwane mienie bezspadkowe, co jest oczywistym absurdem, oczywiście jeśli chodzi o roszczenia środowisk żydowskich. Natomiast warto zauważyć, że Polska, yy, Polska nie powinna absolutnie włączać się w ten konflikt, ponieważ my na tym konflikcie absolutnie nic nie wygramy. Widać że to było doskonale po konferencji zorganizowanej w 2019 roku, która Polsce nie przyniosła absolutnie nic poza kolejną falą Potężnych oskarżeń o współudział w Holokauście. I tu mówimy o całym, oczywiście, całej tej infosferze Izraela i sporej części infosfery amerykańskiej. I to widać było, że pozycja Polski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi wcale nie, nie gwarantuje Polsce odporności na. Na właśnie tego typu ataki. Druga sprawa to oczywiście wizyta generała Kochawiego u szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. No, warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak ścisłe relacje Polska i, Polskie, i Wojsko Polskie zaczyna zaczyna utrzymywać z państwem, które prowadzi bardzo krwawe działania zbrojne, także przeciwko ludności cywilnej. No, ja tylko przypomnę, że generał Kochawi dowodził osobiście tym, tą operacją o kryptonimie Wschodzący Świt. Ja poświęciłem temu osobny odcinek podcastu geopolitycznego, odsyłam Państwa do, do, do tego. Chodzi oczywiście o starcia Izraela z Palestyńczykami w strefie gazy, które trwały od 5 do 7 sierpnia 2022 roku. Siły obronne Izraela, IDF, przeprowadziły wtedy około 147 nalotów w strefie gazy i oczywiście yy, Ucierpiało także sporo, sporo dzieci. No według Ministerstwa Zdrowia Palestyńskiego w strefie gazy, no starcia spowodowały śmierć co najmniej 49 Palestyńczyków, w tym 17 dzieci. Pytanie, oczywiście, zabijanie cywilów to nie jest, to, to nie jest coś odosobnionego, jeżeli chodzi o starcia izraelsko-palestyńskie. Warto zadać sobie pytanie, czy Polska powinna utrzymywać tak ścisłe relacje wojskowe z państwem, które prowadzi bardzo krwawe działania, także przeciwko cywilom. To poddaje oczywiście pod ocenę moich, moich słuchaczy. Druga sprawa to oczywiście jest kwestia tego, czy to zaciśnianie relacji wojskowych, bo niewątpliwie i wizyta szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego w Izraelu i spotkania z prezydentem i z ministrem obrony tego kraju i wizyta szefa sztabu generalnego Izraela, byłego szefa wywiadu wojskowego w Polsce, to nie są wizyty kurtuazyjne, to Trzeba jasno podkreślić, to nie są wizyty kurtuazyjne. Warto postawić pytanie, czy Polska jest planowana do udziału w jakiejś formie wojny na Bliskim Wschodzie, czy, jest, czy, czy udział wojska polskiego jest planowany w potencjalnym uderzeniu Izraela na Islamską Republikę Ludową. To jest pytanie otwarte, które stawiam w przestrzeni publicznej. Ja uważam, że jakiekolwiek użycie sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na Bliskim Wschodzie przeciwko islamskiemu, Republice i Iranu. Włączanie się w ogóle Polski w konflikt blisko-wschodni jest skrajnie sprzeczne z polską, z polską racją stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.